pokaż tu. Pokaż. Pokaż ty imienia. Cóż to za chaszcz? Potężny. Cóż to za chaszcz? Miałem coś innego powiedzieć, ale powiem co innego, słuchajcie. Bo Ewa mówi, na łóżku masz bałagan, a Donia mówi, bo nie mam nowej pościeli. No. I taka, ale tu wam miałem pokazać właśnie, czym się dzieci zajmują teraz, takim malowaniem takich obrazków. To nie są obrazki, to jest na płótnie. No to obrazek, czy nie obrazek, czy na płótnie, to czy nie na płótnie, to jest halucyny, to już widzieli, to jest jej najnowsze dzieło, to jest Flowers Rover i to jest jakieś minki to są. Nie? Patrz, tam latają. No latają. Pokaż jeszcze, jak te motylki fruwają. Pokaż jeszcze raz, jak to się robi. Coś tak. O, drzwi i zobaczcie, i fruwają. Ona już nie sobie zrobiła, to nie. No ja wiem. No to co tam, Donia, kupiliście? Oprócz tego maka, co już zjedliśmy tutaj, bo mnie nie było z nimi, wiecie, bo ja tutaj robiłem różne rzeczy w domu. I one pojechały sobie. I oprócz tego maka, którego zjedliśmy, znaczy ja zjadłem loda, a one zjadły coś bardzo niezdrowego. No ale dobra, co to jest? Dobre było. Odżywki, która jest. Czekaj, przyciszę. No. Która z nich jest humek tankowa, bo proteinową już mamy. Dalej. No. Olejek do włosów z makadami. Nie wiem, co to jest makadami. Z konopią. Mhm. A ty wiesz? Później jeszcze mamy takie coś do masażu głowy. O, to mama im będzie masować głowę. Ja może to urosną jest, włosy. Tak. Może tak. A to są jakieś kolce, wyjmij to, ja sobie to zobaczę, czy to ostre jest. To jest do masażu głowy. Na mokro. Czyli jak będziesz brał kąpiel. Aha. O, to ja teraz coś zrobię. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jak to się robi. To jest to, nie? I to tak się. Ale fajne to jest, ale mas. Uuu, jak sobie będę masował, fajnie. Ale ja teraz będę sobie masował. Ujojo, jak fajnie, dobra, fajnie. To nie musiała sprawdzić. No. Później kupiłam sobie taką gumkę do włosów. Taką. Mam tutaj na włosach, ale ona się bardzo często gubi i w razie, gdyby się zgubiła ponownie, to A te odżywki K to dla kogo? Takie same widzę, to są podobne takie. Nie, jedna jest humektantowa, druga jest emolientowa. Aha. Tłumaczyła dziewczyna. Dobrze, ja jestem facetem, to ja nie rozumiem. Ciąg wacików. A fajną torebkę macie, z kluczyków jest taka torebka? Nie. Nie? Myślałem. Z Hildusia? No właśnie, tą pastę. Tak. I tylko Kolgatę. Jechać, ale... A czemu dwie paczki aż? Bo jedna jest dla mnie. Aha, jedna jest słabsza, a druga jest mocniejsza. Wszystko? No, no. Oj, coś tam jeszcze jest, słuchajcie. Jeszcze coś tu jest. Mój kolor na wakacje, tak. To jest, no to ładnie, to jest, wakacyjny kolorek. To jest wakacyjny mój kolor. O, fajny, różowy, no, taki. Superancki on. Sam sobie nim pomaluję. Tak, ten. No. Skończyłam dwie takie butelki tego lata. Mm-hmm. No widzisz. Nie, jedną. No i fajnie. No i mieliście pokaz, co właśnie sobie kupiły panie. A obróćcie, bo z tyłu jeszcze fajnie w tym wyglądasz. To mi się podoba. Ciemno jest, to wam zapalę, żebyście. Uuu, jak jasno. Jedziemy teraz, bo Igor został zawieziony w jedno miejsce i teraz go jedziemy odebrać, słuchajcie, nie? A wam pokażę, co tutaj później Ewa, co ona tutaj robiła. Ewa, co tutaj robiłaś? Kosztowało. No właśnie. Wyłączyłam żelazko, życiowe. Tak. Długo tam. Byliśmy tutaj w jednym miejscu, bo Igorka, słuchaj, wychodziło jedna pani, wychodził jeden pan z synem chyba, czy z córką, nie wiem, później druga pani, później trzecia, wszyscy byli zamaskowani, a wy nie byliście, jak to jest? Czemu oni byli zamaskowani, a wy nie?
Nie wiem, bo ja jak nikogo nie widzę wokół siebie, to nie mam maseczki. Kogo ja Pan zarażę? Nawet przez telefon rozmawiał w masce. Ludzie przyrosną te maseczki, naprawdę, do twarzy niektórym, bo ja tak. Raczej jak trzeba, ale jak nie trzeba. Słuchaj, to jedziemy teraz do sklepu po kiełbaskę, bo będziesz robiła coś, nie? No, super. Ty, a ja bez pasów jadę, muszę zapiąć pasy. No, na przykład. Dobrze, to już zapinam. Miała kupić tylko kiełbasę, a już jesteśmy na warzywnym sklepie. I nie wiem, co ja jej mam zrobić. Jak było? Dobrze. Fajnie było? To dobrze. Mówię, co... Czekaj, poczekaj. Mówię, nie wiem, co ja jej mam zrobić, a ona mi tutaj mówi, że naskakać jej mogę, no. Mogę jej naskakać. Możesz mi naskakać. Słuchaj, długo będziesz przez te telefony rozmawiać? Ja ci już 5 ziemniaków oskrobałem. Myślę, dobrze, że starczy. No, ale ja jadę teraz na załadunek i przyjadę za 3 do 4 godzin. A Donia, idź na lekcję na górę, bo tam jest twoja szkoła. Nie, za 5 minut. No, za 5 minut. Co powiesz, czy zanim pójdę, zjesz zupę? Nie, nie będę jadł. Ja sobie hot doga jakoś zjem czy coś. Zjesz zupę. Nie zdążę, bo ja mam na 14, tam jest 150 km. A jest... No, a jeszcze się muszę przepiąć, wiesz. Nie panikuj. Zjem zupę sobie później. Zostawicie mi, ja sobie zjem. I co jeszcze? I Ewa, zobaczcie, tam tyle prasowania ma. Zaczęła prasować wcześniej, ale musieliśmy jechać po Igora. I zobaczcie, ile ona prasowania. I kto to by wszystko zrobił? Kto by to, Igorku, wszystko zrobił, jakby mama chodziła do pracy? Powiedz. Kto by to zrobił? Mama po pracy. Mama po pracy by to musiała robić, tak. No. Ty, ale zaraz. Przecież jak ja idę do pracy i przychodzę, to jestem, przyjeżdżam, to jestem po pracy, ale też ci obieram ziemniaki. Obrałem ziemniaki. Słuchaj, ja ci powiem tak. No. Ja w ciągu dnia czasami nie usiądę. Tyle mam pracy. Tylko jej nie widać. A ja w ciągu pracy prawie cały czas siedzę. No ale to... Słuchaj, to ja trenowałem, przygotowywałem się do tej pracy kilka ładnych, parę ładnych lat jednak. Ja do tej się nie przygotowywałam. No, bo ty do tej się urodziłaś i dlatego się nie przygotowałaś. Tak do mnie. Nie urodziłaś się do tej pracy? Nie, że ty się do tego urodziłeś. Niektórzy są stworzeni do tej pracy i ty jesteś istnym przykładem tego. Ty przyuważ, z kim fruwasz, tak ci powiem. Przyuważam, z kim fruwarzam. Fruwarzam. Słuchaj, co z tym? Z czym? No z tą panią od tego geodety. A, no pani będzie dzwonić, mówiła. Co tu taki syf? Co tam? No, rower Igora wiozłam. Od Mana do malowania poszła część. No widzisz, co ona zrobiła. Widzisz. Rower wozi i co jej poradzisz? Ten kocyk sobie tutaj. Tak, bo zimno to jest jak pies. Oczywiście, nie masz pod. No przecież podgrzej się siedzenia, w Renówce są podgrzewane przecież. Tak, gdzie? No gdzie? Którymś przyciskiem na pewno. Gdybym miała Audi Q7, to bym miała podgrzewane. No właśnie. Ja mam w Manie podgrzewane. To może no możesz ze mną jeździć. Mogę jeździć z tobą. No. Dzięki za tę możliwość. Kurczę, jedziemy do... Jak zwykle jedziemy, bo Ewa chce na targ gdzieś jechać. A mama idzie czy nie? Co, idzie. Bratki będę kupowała na ogród, bo czas. Jeszcze teściową muszę zabrać. Widzicie, jakie ja mam życie. Te mamusie musi zabrać. Jakie mam życie? Tata też jedzie czy nie? Nie. Nie wiem. Siedzi w domu, za to skakanie przez płotki. Właśnie, że ma jeździć. Nie można tak zamknąć ludzi w domu. Jak mu się nie chce chodzić nawet, to dopiero jeździć. Ale jeździć mu się chce. Pojeździ. Co mu żałować, chłopu? Ale nie wiem, czy akurat będzie chciał. Nie będzie chciał na pewno. No, nie wiem. Dlatego mama tak długo, bo pewnie tatę ubiera. Jo? Tak no, a ty zajęłaś jego miejsce. To ja go puszczę, jak on wyjdzie. Ja będę miała dużo czasu, zanim on dojdzie do samochodu. No właśnie.
Dobra, i co będziesz kupować? Jeszcze bratki i co? Bratki będę kupować. Mama chce iść po miód do tego faceta, co sprzedaje tą maść od wszystkich problemów. Później co tam? No, ja nie wiem, ja wszystko tak na kanapie. A kiedy te zioła sobie będziesz parzyć? Jak przyjadę, muszę sparzyć termos. Dobrze, to jak przyjedzie Ewa, to sparzy termos. I co jeszcze miałem mówić? A te bratki, to przecież jest minusowa temperatura w nocy. Bratkom to nic nie zrobi. Ja? No, bratki są. Kupuje się bratki co roku i co roku nic z tego nie ma. Nie obchodzi mnie to. Ileż kupię tych bratków? 10? No właśnie. 10, po ile one są? Po złotówce? Po złotówce to nawet by pani na ciebie nie popatrzyła. Chyba 2,50. O Boże, tyle hajsu. To ja już mam połówkę za 2,50. Ale połówka na szkodę ci pójdzie. Razy 10. A tak na ogródku się coś uśmiechnie? No tak. O tej porze roku jak znalazł. W ogóle to jest tam do zrobienia, Sławomir, ten ogród. Oby dzisiaj była ładna pogoda, to weźmiemy i zrobimy. Ja nie mam czasu dzisiaj, muszę jechać poskręcać ten... Plastiki? Plastiki poprzykręcać. Włos ci rośnie w uchu. Wyrwij. Naprawdę? No, a co ty myślisz, że co to? Nie wyrwałam, bo on jest za śliski. Będę płakał. Jak będę cię golić, to ci wygolę i już. Rozumiem, fajnie. Fioletowe, pomarańczowe, bordowe. Ładne. Dzień dobry. Dobra, to będziemy brać te fioletowe. Po złoty 99 pani spuści? To by to policzył. Fajnie. Ile taki? Trzy takie, trzy żółte. Ile bierze 10? No zobaczę. Żółte, zobacz. Czysto, czy z takim czarnym okiem? Nie, żółte czysto. Czysto. Ile, kochanie? Też trzy. I te żółto wziąłeś te żółto-bordowe? Jeszcze nie brałam. Fajne są. I te żółto-bordowe. Weźmiemy też trzy. Właśnie. Dobrze. Co, jakieś się podobają? Mi? No. No nie wiem, te fioletowe, nie? Te fioletowe ci się podobają? No, no, właśnie. I jeszcze weźmiemy tych niebieskich, bo są chyba niebieskie trzy. No właśnie, niebieskie. Tam jest piękna malina, tak jak są dziewczyce malinowe. Tu jeszcze mniejszy I tu jest chyba mniejszy. A, takie. Dobrze, to weźmiemy najpierw trzy niebieskie. Trzy dychy. To kosztowało wszystko. Idę zanieść do samochodu. Co ja miałem mówić? Aha. Że kurczę zimno jest, już kwiecień po świętach, a tu zimno i zimno i zimno i przewiewa mi ten łysy łeb. Dres targowy to jest. No, czy targowy, czy do sklepie, to są te same firmy, co ty myślisz? No. Pewnie, jedzą do Tuszyna i to samo przywożą. Zapalić? Dobra, ale co my tam będzie tutaj chodzić? Już kupiliśmy bratki i teraz możemy jechać. Teraz mamusię trzeba znaleźć. Mamusię teraz trzeba znaleźć, bo mamusia jeszcze bratki musi kupić, wiecie? Nie, bo to tak. Dalej. Tak? A jeszcze. No dobrze. Mamusia poszła dalej. No no, właśnie. Całe Allegro przewaliłam, żadne się nie podobały. Jo? A tutaj się spodoba? Te za czerwone, te za białe, te za długie, te bez ściągaczów, te za siwe. Kiedy ona tu w końcu przyjdzie, non stop kupuje i kupić nie może normalnie. Tam właśnie ten pan ma te miotki, te maście na te różne problemy takie skórne. I nie wiem, czy ona to kupuje, bo ostatnio kupiła 4 i nie wiem, czy jej potrzebne są jeszcze więcej tych maści, czy jest potrzebne normalnie, no. Widzicie? I tam teściowa też po rekomendacji poszła i pewnie też kupuje. No, w końcu idą, bo już normalnie Szkoda gadać normalnie, co oni wyprawiają. Ewka. Co jest? Szkoda gadać, ty tak długo musiałem na ciebie czekać. Kupiłam tutaj. Kupiłam szalce Sonic. Ile? To jak dwa, jeden biały, jeden czarny. Co? Jak Katarynka,
No właśnie. Jak Katarzyna, ja gada. Medialna po prostu jestem, mamuś lipowy. Myślałem, że kupiłaś te u tego pana te maści. Kupiłam. Też kupiłaś? Tak, ja zawsze kupuję w razie jakby co. A gdzie te moje maści są? Ty masz w kieszeni. No tak, ostatnio pokazywaliśmy, nie? No, już powiedziałam, że ma reklamę na tym, bo produkt się sam obronił. Bardzo dobry. Tak. O, to dziękuję, mówi. Jutro idzie do tego. Gdzie? Do Torunia. Na ten i dwa razy w miesiącu do Warszawy jeździ. Rozumiem, dobra, jedziemy. 1500 tych maści sprzedał, mówi, przez ten rok. No już jesteśmy w domku. Ewa będzie sobie teraz parzyć ziółka, które pije. Codziennie pijesz te ziółka? Tak, no a ja? Codziennie piję. A jakie to są ziółka, to wam tutaj... I z McDonalda. Tak, ziółka z McDonalda. Widzieliście, jak takie jaja kiedyś? Nie, żartuję. Czekaj. No, oczywiście, że żartuję. Zioła się przytrzymuje albo w szkle, albo takie, w widać? Papierowych torbach. To jest skład pewnych ziół, bo tak. To nie wiadomo... Wiadomo. Wiadomo jakich? Tak, wiadomo jakich. To dobrze, zaraz wam Ewa powie jakie, tylko sobie... Ja sobie parzę te zioła, bo wiecie, wiek już pewien jest. Pewne tak. Schorzenia się pojawiły. A chce się żyć 100 lat, to trzeba. A ja chcę to zlikwidować. Więc książki zielarskie mam. Mieszankę ziół sobie kupiłam w zielarskim sklepie. Zmieszałam w częściach równych. Pół pije siocha, pół pije ja. I sobie kupiłam taki specjalny termos do ziół, dlatego że już wiadoma sprawa jest, że tu kawa nie będzie dobra w tym termosie, jak są zioła, nie? No, więc musi być typowo na zioła przeznaczony i zalewam sobie rano cały termos, a później tylko wlewam sobie po szklance przez siteczko i piję. Bo nie chciałoby mi się doparzać co szklanka, bo to jest, musi 15 minut stać, to ja bym zapomniała, albo by mi się nie chciało, albo bym machnęła ręką, nie? Więc ja się znam, kupiłam sobie termos. I do wieczora wytrzyma to ciepło tak mało wiele? To do jutra by było jeszcze takie letnie, tak? Wiesz, bo no jak nieraz zostanie mi i coś wylewam, to jeszcze jest ciepłe. Dobrze trzyma ten termos, no bo jest nowy, nie? No. No i tutaj mam litrowy, więc na pewno dobre trzy kubki, nie? Dobre trzy kubki. I już uprzedzając pytania, na co te zioła, to jak byłam mała, to moje ciotki i babki mówią, na kobiece mówiły, takie pojęcie oficjalne było, więc to są zioła na kobiece. Sprawy. Sprawy. I teraz wam powiem, przeczytam wam skład, bo mi tu siocha przesłała, bo my to mamy, nie, ona chyba wydębiła gdzieś to w internetach, albo w książce jakiejś zielarskiej. W każdym razie wam poprzeczytuję i macie wiedzę już. Liść pokrzywy, ziele przewrotnika, przywrotnika, ziele owsa, kwiat nagietka, kwiat jasnoty białej, ziele krwawnika, owoc niepokalanka, liść maliny, ziele i kwiat koniczyny czerwonej, liście i pąki brzozy brodawkowej, tak? Brodawkowatej, ona tak nie ma, pismo ładne, i ziele dziurawca. I nie, wydaje mi się, że wszystkich było po 50 gram. I to się, jak ktoś się zna trochę na zielarstwie, to wie, że i koniczyna, i niepokalanek, i liście maliny to są fitohormony. I to się miesza, pije, wiecie jak, 3 tygodnie, tydzień przerwy. Moja mama mówi, że w starych książkach zielarskich pisało, że ziół można pić tyle, ile organizm przyjmie. Ja będę piła 3 szklanki dziennie do 4, przez 3 tygodnie, tam mam zaznaczone, kiedy zaczęłam pić. I tydzień trzeba zrobić przerwy. A twoja mama całe życie, zdaje się, piła te Moja mama całe życie. Zioła, od małego dziecka u nas się coś parzyło. No. Całe życie. I ja bardzo wierzę, bo mi pomagają zioła i pozbywam się rozmaitych chorób. Torbieli, nie torbieli, cudów na kiju, więc no i teraz tak. Akurat będę jeszcze stosowała i powiem wam ciekawostkę, ale to może w następnym filmie wam opowiem. Będę robiła sobie terapię na torbiel. Z oleju rycynowego. Już go zamówiłam, przyjdzie do mnie, bo olej rycynowy był najlepiej, gdyby pochodził z Indii i najlepiej, gdyby był ekologiczny. I taki zamówiłam, szukałam się, cały internet przewaliłam, ale go znalazłam i już do mnie idzie. Z Indii? Z pochodzenia jest z Indii, dlatego że przeczytałam w książce, że różni się to tym, że tam jest wieloletni krzew i więcej ma minerałów, więcej wartości ma niż nasz polski. I dlatego stamtąd, nie? I mam taką książkę, ci pokażę. I no właśnie zamówiłam ten z Indii pochodzenie, żeby miał. Rozumiem. I był bio. Biznes wymyślił. Ale Ewa wam to opowie w następnym filmie o tym. A ja teraz wezmę
pożegnam się z wami, zmontuję ten filmik i kiedyś go tam za niedługi czas wyślę. Co nie, Ewka? Co liczysz? Aha, muszę jeszcze do tej pani zadzwonić. Dobra, to kończę tu na razie. Cześć, pa.